Ja będę usilnie starał się nawiązać jeszcze raz do jednego z pańskich projektów tak naprawdę, do Ślimaka. Piłkarskiego Ślimaka. I zakładam, że to nie jest dzieło, które by pan twój twór, który pan pokazał jako pierwszy, tak, żeby chcieć pokazać swój, nie wiem, indywidualizm czy sposób patrzenia na rzeczywistość. Ale chcąc, nie chcąc, Ślimak, Legnicki, to jest jedno z takich częściej omawianych dzieł. I może by pan po prostu opowiedział kibicom i widzom, którzy niekoniecznie może na meczach się pojawiają, jak to z tym Ślimakiem było? No to oczywiście, że opowiem chętnie, chociaż od razu na wstępie mówię tak, że nie jestem zachwycony tym nazywaniem moich prac, rzeźb, projektów takim komicznym, bym to określił. To podobny los spotkał Żelaznego Człowieka w Gorzowie, gdzie nazwano go Świnster. No, przykleiła się taka nazwa, taki tytuł i ja to w końcu akceptuję. Tak samo tu ze Ślimakiem. Dla mnie to nie był Ślimak, tylko ja projektowałem jakby, myśląc o bieżni. Proszę powiedzieć, pan wtedy pracował w Legnicy, gdzie? W Legmecie. W Legmecie. I dostał pan zlecenie, jak rozumiem? No, dyrektor mówi, zaprojektuj. Dyrektor Franciszek Kowalski mówi, masz tutaj temat taki, zaprojektuj znak klubu sportowego. Jakie pan miał wytyczne? A co było pańską tutaj, pańskim wkładem autorskim? Nie miałem żadnych wytycznych. Ja wiedziałem, co to znaczy znak klubu, bo kiedyś wcześniej należałem do klubu sportowego RKS, Rudzki Klub Sportowy w Łodzi i tam mieliśmy znaczek, a poza tym ja byłem już doświadczonym projektantem znaków. Jako student wygrywałem konkursy na znaki graficzne. No między innymi taki do dzisiaj znak funkcjonuje Wydziału Mechaniczno-Energetyczno-Lotniczego Politechniki Warszawskiej, MEL. I to ja projektowałem ten znak. On do dzisiaj jest używany. Czyli nie było wytycznych, jeśli chodzi o... Nie. Ślimaka, nie Ślimaka, bo nie chcę też używać określenia, którego pan może niekoniecznie, za którym pan nie przypada. Nie było, a na przykład barwy, to, że jest tam bieżnia lekkoatletyczna, właśnie przypominająca w odczuciu mas Ślimaka. No może barwy były mi przekazane, które powinny być. No bo oczywiście przy każdym projektowaniu człowiek się próbuje jakby zapoznać z założeniami, które są konieczne do spełnienia, prawda? Czy to jakieś kwestia potem powielania, kwestia jak to będzie funkcjonować w formie metalowego znaczka, w formie graficznego, a też i forma czarno-biała wersja takiego znaku, żeby też była czytelna. No te wszystkie elementy trzeba brać pod uwagę i tutaj starałem się to wszystko spełnić. Myślę, że się jakoś tam udało, chociaż Boże, no może nie jest to moje największe dokonanie artystyczne, ale też, no, skoro się przyjęło, to widocznie tak ma być. O gustach się nie dyskutuje. Natomiast ja wiem, że kilkanaście już lat temu była zmiana właściciela, znaczy prywatny przedsiębiorca przejął klub z Legnicy, Miedź Legnica i pojawiły się prace, znaczy rozpoczęły się prace nad nowym herbem, nad nowym logo. Ten Ślimak zupełnie został zapomniany, ale wrócił. Ja też nie chcę teraz przekłamy pewnie dokonać, ale z tego, co kojarzę, to kibice mieli w tym swój udział. Ja mam taką historyczną, ostatnią koszulkę Miedzi na konferencji, w której przedstawiał się nowy właściciel i tam jeszcze Ślimak był, a na kolejnych już go brakowało, potem się pojawiał w mutacji z lwem, natomiast na dziś tak, jest ten Ślimak zachowany. Ja powiem szczerze, że żałuję, że nie włączono mnie do tego przekształcenia, ponieważ ja mam świadomość, że takie znaki firmowe, logo, dzisiaj się to określa słowem logo, ma prawo być przekształcane z czasem. Uspółcześnienie. Tak. Czy różne powody mogą być tego przekształcenia, uwspółcześnienia, unowocześnienia. Różne są powody. No, chociażby techniki powielania się zmieniły, cyfryzacja i tak dalej. I po prostu można taki znak dostosować do realiów obecnych. W każdym razie no, to przekształcenie z tym lwem, ja widzę w tym rękę fachowca, zawodowca, ale może bym
dyskutował, czy takie proporcje lwa do tak zwanego ślimaka, do tej bieżni, czy inne proporcje. No może by to trzeba było inaczej troszkę, ale stało się, jest jak jest i tyle. Chcąc, nie chcąc, jest to pańskie dzieło, które jest ważne dla kibiców. Ktoś nazwie to lokalnym patriotyzmem, ktoś inny użyje mniej, bardziej priorytetnego słowa. Natomiast mimo wszystko kibice, ludzie bardzo przywiązani do barw, do herbu, do symboli klubowych, za tym ślimakiem idą, więc w przenośni w dym. Subskrybuj, by być na bieżąco i nie przegapić nowych rozmów.